Od lat, od wielu, wielu lat marzy mi się napisanie podręcznika. Chciałbym napisać taki podręcznik, który będzie rozchwytywany. Na początku myślałem, że takim podręcznikiem będzie podręcznik seksu, czyli jak przeżyć niebiański orgazm, ale się okazuje, że większość ludzi jest przekonana, że wie, jak to zrobić. I popularność takiego podręcznika mogłaby być stosunkowo niewielka i zaniechałem. Myślałem, że cudownym wynalazkiem, czymś, co zniknie z półek księgarskich, zanim się pojawią świeże bułeczki, to będzie jak rozkochać w sobie faceta lub jak rozkochać sobie kobietę. Natomiast okazuje się, że większość ludzi wie, jak to zrobić. Po prostu faceci są przekonani, że jak się ma pieniądze, to baby lecą jak pszczoły do miodu. A kobietom się wydaje, że jak się ma urodę, to oni też lecą te jak muchy do lepu. O, żeby nie przesadzić z porównaniem. I teraz mam nowy pomysł na książkę, bestseller, podręcznik dla młodzieży szkolnej i nie tylko, również dla dorosłych. Jak manipulować swoimi rodzicami? Uważam, na razie uważam, że to mógłby być hicior nad hiciory, ponieważ w większości człowiek nie potrafi manipulować swoimi rodzicami. Uważa, że oni są po pierwsze niereformowalni, po drugie ze względu na różnicę wieku trudno im cokolwiek powiedzieć, a po trzecie, że to jest nieopłacalne. Kochani, chcę was przekonać, niezależnie od tego, ile macie lat, czy 7, czy 17, czy 67, to i tak warto manipulować swoimi rodzicami. To jest przede wszystkim najbardziej ekonomiczne, ponieważ można albo dostać pieniążki na laptopa, albo pieniążki na domek z ogródkiem. Ale to pomijając tę sferę, chodzi przede wszystkim o to, żeby pokazać tym, którzy są z poprzedniego pokolenia, że nie trzeba mieć ani mądrych, ani inteligentnych, ani cudownych rodziców, żeby samemu być prawdziwym człowiekiem.